Halo, 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 cześć, siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunka. No i oczywiście kontynuacja misji głównej z Takemurą, gdzie tutaj porwaliśmy, a raczej on porwał pewną kobietę. No dobra, udaj się do kryjówki, z tego co pamiętam muszę 4 razy zapukać. Dobra, numer mieszkania 303. 303, no to szukamy. Tutaj też widać, że mamy graffiti Tarota. Warto byłoby sobie tam wejść i zgarnąć. Póki tutaj jesteśmy, to jeszcze nie ten poziom. Tutaj, tutaj to mamy. I to będzie tutaj. Proszę, proszę. Elegancko. Mamy to. Zaliczone. I teraz wracamy w dół. W dół, w dół, w dół. Tutaj? Dobra, chyba tak. Mieszkanie numer 303. Jest. 303, 303. Zapukaj raz, 3 razy, 4 razy. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał! Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Tak. Bo odmówiła. Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. No. No dobra. Siemka. Fajne wszczepy masz, takie złote. Hanako sama. To człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Okej. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. A co? Moje słowa gówno dla ciebie znaczą? Hanako-sama, w jego imieniu proszę o wybaczenie. Ale zamknij się! Miałem być szczery, to jestem. Okej, może jestem tylko złodziejem, ale ukradłem wam ten cholerny biochip. Włożyłem go sobie do slotu, dostałem kulkę i umarłem. Umarłeś? Tak, a teraz mam w głowie pieprzonego Silverhanda i zrobię wszystko, żeby się go pozbyć. Ja nie mam nic do stracenia, w przeciwieństwie do ciebie. Hanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Hanako-sama? Słyszałeś? Sprawdź to. O, matko. Sprawdź drzwi. God damn it, dobierają się nam do dupy. Mam złe przeczucia. Oj, ja też. Będzie grubo. Nie teraz. I to Arasaka! Znaleźli nas! Szlak! Kolejny ekstremista! Na ziemię, kurwo! Ani kroku! Oh my god! Oj, grubo. Ostatnia szansa, żeby stąd wypierdalać! Co z Takemurą? Został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! Dobra, z tego co pamiętam, to Takemurze można pomóc, tylko trzeba tam jakoś do niego wrócić. Słyszę ich, są w korytarzu. Tak, tak, tak.
Z tego co pamiętam, można mu pomóc. Weź, odejdź, Silvek. Dobra, leżeć. Kontakt! Leżeć. O Jezu, jak blisko podszedł. Nara. Trafiłem cel! Zbliżam się do celu! Dobra. Troszeczkę mi ta broń nie odpowiada. Chodź, 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 leży. Ajdź, 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 ajdź. Delikatnie tutaj dostałem. Aha, już nie mam amunicji. Zarąbiście, po prostu. Tutaj należałoby zwarcie, kurde, jakiś netrunner czy ktoś. Leży. Pięknie. Na spokojnie, tam sobie do niego dojdziemy. Tylko tak jak mówię, warto pozbierać sobie z nich wszystko. Kaska zawsze się przyda. Strzelajcie! Strzelajcie. O, raczej nie dacie mi rady. Ale zawsze możecie próbować. Tak, tak, to się zbliżaj. Chyba chujowo, co? Leży. Dobra noc, to była netrunnerka akurat. Pięknie. Broń. Przeładowuję. To se przeładowuj. Strzelajcie. Pyk. Dawaj głowę. Pięknie. Leży. Nice. Podziękować za te słodkości. Tak jak mówiłem wcześniej, ja nie chcę wychodzić. Jesteś przeciążony, no zarąbiście, nie? Po prostu. Dobra, chyba już mniej więcej wiem, jak pomóc. Dobra. Na spokojnie. Spróbuję tam granata wrzucić. Okej, okay, mamy to. Haha. To było piękne. O, Takemura. Siema. Nie powinieneś był po mnie wracać. Chcesz zginąć? Tak. Nie podziękujesz. Teraz trzeba się stąd wydostać. Spróbujmy przez ten pustostan po prawej. Przez ten pustostan po prawej? No dobra. No, aż zgłodniałem. Nic dziwnego. Ty zawsze jesteś głodny. W dziurze w ziemi! Jakby to! Raz, raz, raz! A! Nieźle. Chodź, 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 chodź. Leży. Otwaniajcie małego wsparcia. Pięknie. Dobra. Koniec na boi. Okej. Chodź, chodź. Leży pięknie. Komponenty. Pozbierajmy sobie z nich. Co oni tutaj mają ze słodkości? O, drzazgę. O, jery, kolejni. Przeładowuję! Pyk, pyk. Leży. Magazynek pusty! Spokojnie. Ja się wszystkim zajmę. Nie ma co się denerwować nad to. Komponenty, komponenty. Stęskniłem się za tym. Za czym się stęskniłeś? Za taką rozpierduchą? Nic dziwnego. Dobra, schodzimy.
tędy tutaj. Okej. Okay. Tu w dół. Pyk. Nice. Jeszcze raz. I jesteśmy na miejscu. Tak. Wychodzimy. O cholera. Ostrożnie. Musimy się rozdzielić. Osobno mamy większe szanse. Co ty nie powiesz? No dalej! Myślisz, że te tanie przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrańcy. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesranę, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka, to drzwi wal bez ostrzeżenia. A jeśli to będzie Takemura? Odkąd się rozdzieliliśmy, minęły 24 godziny. Wciąż nie nawiązał kontaktu. Dorwali go. Sam widziałeś. Jest niezły nawet bez wszczepów. Da sobie radę. W Night City nie wystarczy być niezłym, jeżeli działasz sam. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Ani słowa. Mam wiadomość adresowaną do V. Nie podchodź na drzwi. Śpisz? To pobudka! Kto tam? Kto tam? Pytam, kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. Jestem uzbrojony, niczego nie próbuj. Wreszcie. To na ścianie. To krew. Te, odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. Wiesz, co dzieje się z Takemurą? Rozdzieliliśmy się w trakcie ucieczki. Przebywa w bezpiecznym miejscu. Na razie to wszystko, co powinieneś wiedzieć. To dobrze. I co masz zamiar zrobić z tą wiedzą? Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca.
To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Pośpiesz się. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. O konstruktach wiem tyle, że jeden z nich mnie zabija. Nie wiem, w jaki sposób trafił na biochip i jak można go z niego usunąć. Istnieje tylko jedna możliwość. Soul Killer, a raczej jego nowa, potężniejsza wersja. Musisz go zdobyć. Ja? Przecież to technologia Arasaki. Do której mój brat nie dopuszcza nawet najbliższych współpracowników. W tej kwestii mam związane ręce. To wszystko, co mamy. Co teraz? Teraz wyślę ci mój prywatny numer. Skontaktuj się ze mną, jeśli uda ci się dowiedzieć czegoś na temat Soul Killera. I tylko wtedy. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy. A ty wymiękasz przed jednym proxy? Pieprz się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała proxy, bo jest sama. I boi się jeszcze bardziej niż my. Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz. Okej, dobra. Może czyli teore... że ta kurwa wie, co to dobry spektakl. Co jest grane? A! Kurwa! To biochip? Książę raczej wyklucza. Nie jest z tobą jeszcze aż tak źle. Ja pierdolę. To było serce. Posiedź tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bla, bla, bla. Muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla. Oddawaj kontrolę nad ciałem, żałosny złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. To niedobrze. Bo jesteś manipulatorem, cynikiem i egoistą. Za każdym razem, kiedy otwierasz usta, musisz kogoś zgnoić. Wiesz, że gdy jest taka potrzeba, to potrafimy się dogadać. Może czas zacząć ufać mi trochę bardziej. Nie wiem, dokąd zmierzam. Kiedyś chciałem być najlepszy. Przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałeś swoją szansę na zostanie kimś. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. Chodźmy. Okej, dobra. Czekaj na telefon od Mr. Hansa. Hansa? Hans.
jak ten Ketchup Hans, znajdź sobie inne zajęcie. No oczywiście moim innym zajęciem będzie teraz dostanie się do sklepiku i wyprzedanie całego szmelcu, który mam na sobie. Okej, okay. 65 patyków wleciało do kieszeni. Zarąbiście. Taką broń tutaj mam ciekawą, o nazwie Kappa. Ciekawe, ciekawe. Sprawdźmy. Ten pistolet maszynowy sobie załóżmy. I tutaj, gdzie jest ten revolver. O właśnie, tego gnata załóżmy. Kappa. Ciekawe. A. Sorry. Broń typu smart. Okej. Okay. Ale nie chcę jej. Sprzedam. Dobra, okej. Okay. Myślę, że to na tyle będzie w tym odcineczku. Niestety króciutki, ale myślę, że dość dużo w nim było kontentu, więc niestety, ale ja już się z wami będę żegnał, więc siemanero, trzymajcie strzałeczka, do następnego, pa pa. Żółwczek dla was, mordeczki.